Tak, się? A zaraz z Tobą pójdę, ja, wi ja wiem, tak, ja wiem. Siemka, witam Was ponownie na moim kanale. A tym razem weźmiemy na tapetę coś, co już kiedyś brałem na tapety, ale jednak źle to przedstawiłem. Przedstawiłem to w swoim stylu, swojej charyzmie. Kurwa, w no w swoim stylu. Co ostro potem przepłaciłem. Tak to za wiele przedstawiłem, że ciężko było zrozumieć, o co mi chodziło, dlatego teraz robię to jeszcze raz. Ten filmik się raczej nie obejrzy. Trudno, jakoś to przeboleje. Jeszcze kilka lat temu pamiętam, jak sam zaczynałem trenować. Nie jestem już w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie to było. Ale na pewno ponad dwa lata temu. Trenowanie na siłowni to było coś innego. To było coś awangardowego. To było coś innego, czego nikt nie robił i mało kto to tak naprawdę rozumiał. To było coś. Chodziłeś na siłownię już to jakoś się tam lekko wyróżniało. A dzisiaj, jak jest. No, konkurencja jest większa i siłka siłka to jest tak naprawdę podstawa podstaw. I w sumie dobrze, że tak jest. Dobrze, że większość ludzi, którzy na tej fali przyszło, dostanie, bo to uzależnia. Pozytywnie. No o tym jeszcze pogadamy, ale ogólnie to jest. E, dobre. No ale no co, no pamiętacie, że te kilka lat dołościła. Kilka lat temu no, nie było to takie popularne. To się zmieniło, to sprawą wielu, wielu ludzi, chciałbym powiedzieć, że dzięki mnie, ale no, no nie, niestety jeszcze nie mam takiego wpływu, takiego influence na ludziach jeszcze. Czy siłka to ma być cały twój świat, cały czas? No ja jestem zdania, że no, no nie zamykanie się tylko na jedno zainteresowanie i tkwienie w tym cały czas, na pełnej, nie jest zdrowe. Ani dla ciała, ani dla umysłu. Jeśli dopiero nas z tym, jak najbardziej, pół roku pół roku, rok, potem później, jak najbardziej. Jak najbardziej dojdź do swojego limitu naturalnego i idź to na pełnej, no, ale dalej tkwienie na pełnej w tym naturalnie, jeśli już masz quasi swój naturalny limit i żona partia jakoś tam bardzo nie odstaje, to 7 treningów w tygodniu. Po 3 godziny dodatkowych 10 kg mięśni Ci nie zbuduje. A ilu da, nadal po kilku latach trenowania na siłowni posiadając już fajne ciało dalej zażyna się jakby to był drugi, pierwszy rok. Trenik ciężki jest bardzo ważny, on hartuje. Trzeba trenować ciężko, to jest oczywiste. To jednego trenować ciężko godzinę by nie stracić tego co się wypracowało, to innego trenować ciężko 3 godziny po to by wypracować 7 kg mięśni na przez kilka lat. No zyski a straty. Prosty rachunek i to się też tyczy nie tylko siłowni, ale wiadomo, że się to się kliknie tak raczej, ale też wielu innych rzeczy, jeśli twoją pasją są na przykład auta też to jest mi w miarę bliskie, to zajebi zajebiście tak, zajebiście o tym regularnie czytać, ale gdy jesteś na jakimś przyjęciu czy czymkolwiek innym i gadasz tylko o autach, nawet jeśli z tego odczepiesz zajebistą kasę, nawet jeśli masz. Wiesz wszystko z tym tak to czy gadanie cały czas o tym jest takie optymalne? Zostawię Was z tą myślą. Czy mam na myśli tu umiar i robienie wszystkiego naraz? No to też też nie robienie wszystkiego naraz. Można spróbować, kto Wam broni multitaskingu, tak? ale no napiszcie mi czy to działa. W pewnych rzeczach nie wiem jak macie te 90% natura naturalnych limitów i tam dodaje godzinę, dwie godziny raz na dwa dni by utrzymać sylwetkę i robicie co, co innego, ale o tej siłce zbyt, zbyt nie myślicie. Albo idziecie na pełnej z czymś innym. To jest to jest balans, ale no, na początku ja pamiętam po sobie. To była tylko siłka tak naprawdę, choć moje początki to to była kompletna tragedia i patologia. Pierwsze pół roku na siłce to to trenowanie na miesiące, a potem była redukcja zbiłem 10 kilo. Wakacje, kurierka. Tak, no, no i trochę to zmarnowałem. Teraz staram się to trochę odkuć, ale no znowu, ja nie zrezygnuję z siłowni. Ja nie zrezygnuję z. Nie, nie zrezygnuję z roweru, nie zrezygnuję ze sportu walki po to, by po roku tylko siłkę. Nie zrezygnuję z kanału, bo biznes jest teraz moim priorytetem, tak naprawdę. Ogarnięcie się w tym, wolność, która za tym idzie, trochę rozpoznawalność, niezależność. To jest mój priorytet. Potem ewentualnie walki. Żeby coś tam zdobyć. I potem może ta sylwetka. Czyli mam złą sylwetkę. Nie mam sylwetki. To jest quasi, jak się jak zbiję jeszcze trochę kilo, to jest quasi plażowa. Coś tam jest. Tak. No ale no to ja nie jestem kurwa jeszcze bykiem. Czyli było to świadomie, na początku chciałem być. No ale wszystko leżało. Nawet się na początku ba bałem nawet robić płaskiej. Robiłem na maszynach. Ale nawet nie ciężko, więc no to początki to tam do pominięcia tak naprawdę. Jak zacząłem no, trenować tak naprawdę rok od zaczęcia siłowni, tylko, że wtedy trenowałem ciężko i regularnie, ale za to była dieta chujowa, więc... <ścoughs> więc to, to też jakby jest do pominięcia. No ale ja na to co jestem zadowolony, tak? No jakby no, nie, nie jest źle. Wiem, że nie mam złych genów. Mam w miarę symetryczny sześciopak, mam szeroką, w miarę szeroką ramę barkową. Mam fajne plecy. Fajną platę, tylko trzeba ją jeszcze do, e, dopompować. Fajne, fajne uda, fajną dupę. Nie mam złoganów. Wiem, że ma to zajebisty potencjał, tak? No, tylko, że, no, mimo już zakładam, że by się opłaciło mi iście na pełnej kurwie na siłkę, w y, siłkę, bo kanał wiadomo, tak, image. To jednak, no, na biznes jest wiele różnych sposobów. Siłka pomaga, no, ale. Na mój image dużo bycie bykiem by nie pomogło. Bycie fajnym, tam sprawnym, tak? To jest, to jest kluczowe, ale bycie x bardzo do, do, dojebanym w tym. Ok, trochę by pomogło, no ale jednak kompromisy, tak? To czasem trzeba coś poświęcić, by co innego mogło, mogło rosnąć. Czy będę tego żałował? Być może tak. Być może tak. Bo już były komentarze, że jestem kurwa chudym szczurem. Znaczy, jest to poniekąd, poniekąd prawda, tak? Ale no, jest to wybór świadomy. Trochę to, trochę to wkurwa i boli, ale taką podjąłem decyzję i wam też tego życzę, no bo widzenie tylko jednego aspektu, a olewanie innych na etapie dalszym, na początku to wiadomo, ale na dalszym etapie do nie prowadzi. Nie prowadzi do niczego fajnego. Poświęcanie nie wiem, wszystkiego, by wykonać jeden martwy, czy poświęcanie nie wiem, barku, by, by, by zrobić maksa na klatę, no teoretycznie można, ale jak jesteś w stanie podnieść dany ciężar raz, to, to, to jest takie optymalne. Tak, wiem, że ja też zrobiłem maksa, ale tego nie widać na Instagramie. Ale w dniu, w którym wyjebałem 8 dych na ławce, teraz już tego nie zrobię, tak, testowałem, ale w dniu, kiedy wyjebałem, to, była, to było moje drugie lub trzecie powtórzenie. Więc to nie był one rap max. Czasem okay, można się sprawdzić, tak? Ale... Jest, i, to, I to też buduje, tak? Też buduje to, to jest zajebiste, ale nie powinieneś testować swoich maxów co tydzień po prostu. Więc co, no, no... mam nadzieję, że się podobało taki luźny film, luźne przemyślenia. Ja teraz chyba pójdę z psem, bo tu mi leży pod nogami. Ja mam nadzieję, że to zrozumiecie, co mam na myśli, tak? Po prostu. Cześć, a bo nie, jeszcze kawki się dopiję, polecam wam, kawka mrożona, smak petarda, nie tośka, kto jest pieśkiem no cześć, cześć, siemka, trzymajcie się tam, a nie, jeszcze jedno, oczywiście wiadomo, tak, zasięgi, łapki, subskrypcja, przyda się dla algorytmu, no nie ukrywam, że trochę tam nagrywam, tak, a zasięgów, no nie ma. Wiecie co robić? się podobało? Mam nadzieję, że się podobało. Do widzimy się już niedługo. Trzymajcie się tam, nie tosia.